Jakiś czas temu został zaktualizowany mod, którego jeszcze pamiętam z wersji 1.7.10. Naprawdę stara wersja Minecrafta, jak się teraz o tym pomyśli. Jesteśmy, przypominam, na wersji 1.14.4, bo to jest seria z takich krótkich, szybkich omówień modów właśnie na tę wersję. Chociaż nie tylko, bo czasami, jeżeli jest jakiś super mod, to robimy wyjątki. W ogóle witam, cześć, ja jestem Flotar, a to jest przedstawienie moda Farlanders na wersji 1.14.4. Parę dni temu była aktualizacja właśnie tego moda, więc postanowiłem go wam pokazać. Może są osoby, które tego moda kompletnie nie kojarzą, nie pamiętają. Ja tego moda przyznam, że najbardziej pamiętam z serii Eksperymenty. Z Eksperymenty na Endermanie. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, wpiszcie sobie. A jeżeli są osoby, które pamiętają serię Eksperymenty, to strzelcie łapę w górę. Zobaczmy, ile nas jest, ile z was pamięta właśnie tą serię Eksperymentów. I przypominam o subskrypcji kanału, bo dzięki temu nie przegapicie żadnego filmu na tym kanale. Dobra. I przechodząc po kolei, mamy nowy surowiec, jest jeden surowiec w tym modzie, który służy tylko do jednego, jest to Endumium, które możemy właśnie napotkać w Extreme Hills, na bagnach oraz jest jeszcze trzeci biom, ale niestety nie pamiętam teraz jaki, ale są trzy biomy, na których można spotkać ten surowiec i mając już powiedzmy, nie wiem, 64 tego surowca, możemy natrafić na trzy typy handlujących Endermanów. Pierwszy z nich, w sumie dwa pierwsze typy, napotkamy w takich domkach. One się losowo generują nam w świecie, także w sumie ja się pojawiłem gdzieś tam, obok tego drzewa i od razu napotkałem taki domek. Prócz tego, jak widzicie, też inną strukturę napotkałem z tego moda, ale za chwilę do tego przejdziemy. No i mamy pierwszego, ty chyba się nazywasz Farlander, dokładnie, to jest zwykły taki, taki handlarz. I możemy u niego, jak widzicie, sobie kupić jakieś rzeczy. Chociaż nie, no on akurat bierze od nas węgiel i daje nam jeden ten kryształek. Czy co ty mi dasz? Ty ma... Aha, cztery slime bale mi dasz. No dobra, czyli jak widzicie, możemy sobie z nim expić. O, super. Mamy nowicjusza już z nim, za chwilę pewnie dojdą inne przedmioty, także działa to bardzo podobnie, tak samo jak w zwykłych villagerach. Prócz tego mamy takiego starszego villagera, o dzień dobry, witam pana. I u niego także możemy, jak widzicie, na przykład glinę mu dać za ten Endumium Krystal. Wiadomo, im więcej będziemy się z nimi handlowali, tym lepsze przedmioty później będziemy mogli kupić. Jak widzicie, tutaj już mamy praktykanta u tego gościa. Czekajcie, czy on mi... A, teraz idzie to, widzę, że bardzo... Bardzo powoli i już nie chce ode mnie tego kupować, a ja bym chciał na przykład jabłka. Okej, okay, praktykanta wbiłem u niego. I teraz musiałbym mu dać dynię. Wiecie, to sprawdzę, czy później będą jakieś takie ciekawsze przedmioty, czy też nie. No, także działa to tak samo jak w zwykłych wieśniakach. Wbiłem sobie właśnie poziom fachowca i odblokowały mi się nowe przedmioty, ale tym się nie będziemy zajmowali, bo chcę wam pokazać jeszcze masę innych Endermanów. Weźmy sobie, schowajmy te wszystkie rzeczy. I trzecim typem takiego też gościa handlującego, Endermana handlującego, jest podróżnik. Podróżnika możemy spotkać losowo na świecie i działa to dokładnie tak samo. O, u niego można kupić, jak widzicie, troszkę lepsze te przedmioty, przynajmniej na samym początku pewnie. Im dalej w las, tym jeszcze te przedmioty są o wiele lepsze. Ja tutaj jak sobie sprawdzałem, to na przykład mogłem od niego kupić ten miecz Nightfall Sword. Jest to nowy miecz, który właśnie craftujemy w ten sposób. Jak zdobyć te Ender Golem rogi, to za chwilę wam pokażę. Dalej mamy Endermany i tutaj mamy na przykład klasycznego Endermana, który zachowuje się dokładnie jak ten Enderman, którego możemy po prostu kojarzyć ze zwykłego Minecrafta. Nie ma żadnych jakby specjalnych zdolności, no jeżeli będziemy na niego patrzeli, to oczywiście będzie chciał nas zaatakować. Także nie ma sensu moim zdaniem pokazywać nic więcej, ale ten Enderman... Powiem tak, nie chciałbym spotkać tego Endermana w kopalni, a wiecie dlaczego? Uwaga, pokażę to. Ale jest naprawdę dość straszny, czekajcie, wezmę sobie jeszcze zbroję tylko diamentowa. Jeżeli ktoś się zastanawia, dlaczego jak wpisuję na przykład 1, to dostaję zbroję, a nie inaczej. Dlaczego wpisuję game mode 1, to mi zmienia game mode'a, jeżeli to w 1.14 zmienili. Wgrałem sobie też takiego małego modzika, bo trochę mnie to irytowało, jak musiałem wpisywać cały czas creative albo survival. Dobra, mam już żelazną zbroję, czy tam diamentową. Dlatego właśnie nie chciałbym z nim walczyć. Słyszycie te szepty? Wyobraźcie sobie, że Jezu, jesteście gdzieś w kopalni i słyszycie za sobą coś takiego. No to jest kurde murowany zawał. Mówię, nie... On wprowadza nam taki element horroru troszeczkę do naszego Minecrafta i normalnie możemy tego Endermana także spotkać właśnie gdzieś tam pod ziemią albo w nocy. Także mówię, to są dwa bardzo podobne do siebie Endermany, tylko jeden jest straszny, drugi trochę mniej. Tutaj mamy Ender Guardiana i to jest Enderman,
który jest, z tego co pamiętam, on jest po naszej stronie i będzie na, jakby nam pomagał walczyć, czy też on się respi obok tych wiosek, dokładnie nie pamiętam, bo mówię, parę rzeczy zaszło, parę zmian zaszło w tym modzie, więc dokładnie nie wiem jak to jest, ale no ten Enderman mnie nie atakuje, chyba że ja go zaatakuję, to wiadomo, że wtedy będzie się bronił, jak każdy Enderman ma słabość do wody, czyli jeżeli wrzucimy takiego Endermana do wody, no to ups, tego Endermana nie ma. Kolejnym fajnym Endermanem jest Luther. I Luther charakteryzuje się tym, że ukradnie... O, ma nowy model. Okej, pamiętam, że Luther miał bardzo podobny model do tych wszystkich Endermanów, a teraz mu troszkę to zmienili. No i on nas goni i powiedzmy, będzie nas bił, prawda? Jeżeli my go uderzymy, to okazuje się, że ukradł nam miecz i teraz on będzie nas tym mieczem diamentowym bił. Także dlatego on się nazywa Luther. Wezmę sobie Game Mode 1, żeby mnie tutaj nie załatwił. Ender Minion. To jest zwykły Ender Minion. Czekajcie, nie pamiętam, czy tego można było oswoić, bo jednego Endermana można oswoić na swoim jakby korzyść. O, dokładnie. Mamy naszego Miniona, jak widzicie, teraz ma takie czerwone symbole oznaczające, że ej, należy on do nas i wiecie, to jest nasz pet nowy. Niektórzy mają wilka, a sorry, ja mam Endermana, który będzie mi pomagał w walce. Czekajcie, zobaczymy, czy on zaatakuje. Uwaga. Atakuj. Dobra, atakuję go. Tylko nie wiem, kto wygra, tak szczerze. Mystic Ender Minion Spawn, no właśnie, prócz tego zwykłego... co jest? Dobra, czyli dostałem dwa diamentowe miecze. W sumie to jest taki mały sposób na kopiowanie przedmiotów, jeżeli mamy gdzieś kowadło, chociaż nie, to jest dobra, to jest głupie, to co właśnie powiedziałem, bo wiecie, mógłbym nawet dostać 100 mieczy takich diamentowych, tylko co z tego, jeżeli wszystkie by były bardzo blisko wykończenia, więc no, takie średnie to jest. Ale dobra, Mystic Ender Minion charakteryzuje się, znaczy inaczej, jest bardzo podobny do tego zwykłego miniona, tylko że ma taką pelerynę, plus ma taki Mystic Wand i ciebie także mogę oswoić, jeżeli bardzo chcę. I Mystic Enderman Spawn Egg, no właśnie, to jest dziwne, bo chyba ciebie nie można oswajać, tak, czyli miniony możemy sobie oswajać, ale takiego Mystic Endermana zwykłego nie, nawet spróbuję na niego spojrzeć. O, chyba mnie zauważył. Halo, Endermanie. Dobra, czyli widzicie, wystarczy, że przestałem na niego zerkać, no i się zaczęło. Ale wejdę sobie do wody i już mi nic nie możesz zrobić. O, i taką ma dodatkową umiejętność strzelania fireballami, wezmę sobie... chciałem sobie timeset 1 kliknąć po prostu, ale widocznie gra mi troszkę to chciało utrudnić. Timeset 1, okej. Weźmy sobie game mode 1 też. Także mamy trójkę takich atakujących Endermanów, bardzo podobnych do siebie, ale tych ciekawszych przedstawię wam właśnie w tym momencie. Pierwszym z nich jest Ender Golem, którego mogę sobie tutaj zrespić i pokazać wam właśnie jak wygląda. Naprawdę duży Enderman z takimi, jak widzicie, rogami. I właśnie stąd się bierze rogi. Albo można też go znaleźć na wieży i w sumie to jest jedyny chyba sposób, żeby go znaleźć tak naprawdę w takim, wiecie, normalnym Minecrafcie. Tam są jakieś domki jeszcze, okej, okay. Czyli mamy prócz tego, nie chodzi mi o czaszkę, tylko prócz tego budynku mamy coś takiego jeszcze. Kiedyś tego nie było, kiedyś był jeden typ właśnie budynku, ale wracając do tego Endermana, no to jest Ender Golem, z którego lecą właśnie te rogi, z którego możemy później uzyskać właśnie taki miecz. Nightfall Sword, nie będę z nim walczył, bo wiadomo, że mnie wyjaśni bez żadnego problemu. Super, albo wiecie co, zrzucę go. Okej, no przeżył. No i ostatnim Endermanem, tym najlepszym moim zdaniem, jest Titan. Ogromny, dwugłowy, endermanowy tytan. Z którym sobie zawalczymy? Wezmę tą zbroję, w ogóle ta zbroja, żeby jakby inaczej, żeby zrobić tą zbroję, potrzebuję, jak widzicie, jego skóry. I ta zbroja, nie wiem, czy nie jest gorsza od diamentowej, bo ta ma 6. Uwaga, sprawdźmy diamentową. Diamentowa ma 8. No właśnie, więc to jest dziwne, chyba że na przykład będę mógł ją zenchantować jakoś, chociaż i tak to jest bez sensu moim zdaniem. O! Super, mamy zbroję Endermana, czyli teraz się będę zachowywał jak jeden z nich.
Fajna zbrojka. No, także sobie za chwilę z tobą zawalczymy. Prócz tego mamy różdżki, które wypadają z tych właśnie mistycznych Endermanów i każda z tych różdżek ma jakby inne umiejętności. To jest naprawdę mały mod, ale jeżeli ktoś szuka jakiegoś urozmaicenia dla Endermanów i czuje, że kurde, w moim Minecrafcie brakuje czegoś tym Endermanom. Chciałbym, żeby te Endermany były troszkę inne. No to polecam sobie wgrać coś takiego. O, tutaj mamy na przykład golemy i ci tytani mogą się zrespić właśnie obok takiego domku. Jest to dość rzadkie. Cześć. Łóżko, okej. Okay. Nic więcej tutaj ciekawego nie widzę, no ale mamy troszkę tych tytanów, których zadaniem jest obrona właśnie tych mniejszych handlarzy Endermanów. I właśnie, miałem jeszcze pokazać te różdżki, także mamy Fireballa. Okej. Okay. Później mamy, co to jest? Duży Fireball. A, robi nawet taki mały wybuch. Or. Co jest, jak to działa? Stone on Netherrack. Co jest? Aż mnie to zaciekawiło, bo tego kiedyś nie było. Uwaga. Aj, to mi... Naprawdę ta różdżka? Okej, okay, ta różdżka zamienia mi po prostu losowy kamień w jakiś surowiec. Ciekaw jestem, czy na przykład możemy dostać diament z tego. Pewnie, wiadomo, na węgiel jest największa szansa, na żelazo jeszcze mniejsza i tak dalej, i tak dalej. Także super, ta różdżka jest naprawdę bardzo ciekawa. Zobaczmy tą. Teleportation, czyli... Wow, gdzie mnie teleportowało? Chwila, tutaj, cyk. Aha, no, chill teleportuje jak taka perła endermanowa. Kolejną różdżką jest regeneration, czyli nakłada nam efekt regeneracji, nic w sumie ciekawego. I ostatnim jest niewidzialność. Niewidzialność, 26 sekund, wiadomo, mam na sobie zbroję, więc to nie jest taka do końca niewidzialność. Ale zastanawia mnie, czy na przykład creepery mnie widzą wtedy, jeżeli jestem niewidzialny. Uwaga, za chwilę to sprawdzimy. W sumie już powinienem to szybko odpalić. Cyk, game mode 0. O, okej. Niby możemy mieć różdżkę Endermana mistycznego, ale przed creeperem nic się nie uchowa. Także dobra, pokazałem wam chyba wszystko, co chciałem. Ale teraz przejdźmy do dania głównego, czyli walki z tym tytanem. Z tego, co czytałem, on ma trzy jakby specjalne umiejętności. Dobra, Titan. Weźmy Nightfall Sword. Także zobaczymy, czy po prostu uda mi się go w ogóle pokonać, czy też nie. Mam zbroję. Lecimy. Także mamy tytana, który jak widzicie od razu chce nas atakować. Nie pamiętam, czy on ma 200 HP, czy 300. No ale na pewno będzie jakimś tam dla nas przeciwnikiem. I widzę, że bije. Bardzo dużo bije. Kurde, halo. Halo, Enderman, i proszę się... proszę się zatrzymaj. Mimo tego, że ja mam tą zbroję, to i tak zobaczysz, że ta zbroja tak naprawdę mi kompletnie nic nie daje. No bo ten Enderman jest dość ciężki do zabicia. Dlatego ja wezmę teraz Game Mode 1, bo pokazałem wam, że jest mocnym przeciwnikiem. I po prostu zobaczymy, ile z niego z tej skóry poleci. Okej, okay, został zabity. Uwaga, mamy 5 kawałków skóry. Także żeby zrobić taką całą zbroję, trzeba naprawdę się troszkę natrudzić, żeby pozabijać parę tych tytanów. I moim zdaniem, jeżeli miałbym coś zmienić w tym modzie, to na pewno zrobiłbym tak, żeby ta zbroja była troszkę lepsza, bo teraz no diamentowa wydaje się po prostu lepszym wyborem, a nie opłaca się grindować, chyba że, nie wiem, podoba wam się po prostu ten czarny kolor i ogólnie, że wyglądacie jak taki mały Enderman. To jest jedyny powód, dla którego chciałbym farmić tam zbroję. Także co? Szybkie przedstawienie tego moda na wersji 1.14.4. Jeżeli chcecie, zainstalujcie go sobie. Link oczywiście w opisie, tak samo jak link do G2, gdzie z kodem Flotar macie 3% zwrotu na zakupione gry. Bardzo polecam, jeżeli szukacie jakichś tanich tytułów, na przykład Minecrafta albo czegoś innego. Także miłego dnia wam życzę, strzelcie łapę w górę na sam koniec. Do zobaczenia, cześć, pa pa, hej!